Złożeniem przysięgi przez radnych rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miasta Zambru w nowej kadencji. Następnie odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta. Na stanowisko przewodniczącego kandydowało dwóch radnych: Sławomir Baran z PSL i Zbigniew Korzeniowski z Komitetu Wyborczego Razem. Stosunkiem głosów 12-9 przewodniczącym rady został Zbigniew Korzeniowski. Jestem radnym od 1998 roku nieprzerwanie. Po raz pierwszy rada powołała mnie na funkcję przewodniczącego Rady Miasta w czerwcu 1999 roku. Tę funkcję sprawowałem przez 10 lat w poprzednich kadencjach. No i w dniu dzisiejszym nowa Rada Miasta, wybrana w wyborach 21 listopada, ponownie powierzyła mi tą funkcję. Mam nadzieję, że po tych emocjach dotyczących wyboru prezydium Rady, po kampanii wyborczej, która czasami była dosyć ostra, no ale takie są reguły demokracji, uda się tą współpracę ułożyć. To doświadczenie, które mam, myślę, że mi pomoże w tym. Będę namawiał radnych do takiej współpracy, bo tak naprawdę nie chodzi tutaj o spory, tylko o to, żeby coś pożytecznego, dobrego zrobić dla tego miasta i dla jego mieszkańców. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali Zbigniew Kulesza i Andrzej Gniazdowski. Także tego samego dnia ze względów proceduralnych odbyła się druga sesja Rady, w czasie której na stanowisku burmistrza został zaprzysiężony Kazimierz Dąbrowski. Będę apelował do Wysokiej Rady szóstej kadencji, żeby obrady były w duchu parlamentarnym, w duchu pokojowym, merytoryczne, bez wycieczek personalnych i ewentualnie jakichś oratorskich wystąpień. To wszystko dlatego, żeśmy jak najlepiej zrobili dla naszego miasta i jego mieszkańców, co myślę za 4 lata będziemy mogli z dumą powiedzieć. Radni po to zostali wybrani. Każdy ma w swoim programie wyborczym coś do zrobienia dla swoich wyborców, mieszkańców i ja im w tym będę pomagał, ponieważ najważniejszą wartością dla Rady i dla burmistrza jest dobro mieszkańców i naszego miasta. Miasto wkroczyło przynajmniej w 3 wielkie inwestycje, a nawet 4, powiedzmy zakład przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych, budowę Centrum Kultury, remont stadionu i remont drugiego etapu Zamrockiego Parku Przemysłowego. To są olbrzymie inwestycje jak na nasze miasto i myślę, jak to zrobimy, będziemy z tego zadowoleni, plus tego ściągnięcie inwestorów, zagospodarowanie terenów przemysłowych, jak również budowa infrastruktury technicznej i społecznej, na którą nasi mieszkańcy oczekują. Rada Miasta Zambrowa liczy 21 radnych.